Kochani, witam was bardzo serdecznie w środę, 17 sierpnia. Dzisiaj czytamy w Kościele Ewangelię o przypowieści robotnikach w Winnicy. W opisie tego filmu znajdziecie również tekst tej Ewangelii. Dotykają mnie szczególnie ostatnie słowa, które również stanowią cytat, który chciałbym dzisiaj poddać każdemu z nas pod medytację. Czy ty złym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Tak mówi właściciel winnicy. Wierzymy, że tak też mówi Bóg nad każdym z nas, do każdego z nas. Właściciel winnicy zdecydował, że da wszystkim porówno. I tym, którzy cały dzień pracowali w winnicy, których najął od 6 rano. Jak również denara dostaną ci, którzy pracowali tylko godzinkę. Ostatnią godzinę u schyłku dnia, kiedy nie było żaru spiekoty. Sprawiedliwość Boża, nasza sprawiedliwość. To jest ta kwestia, nad którą można się dzisiaj zastanowić. Dobroć Boża, która rozlewa się na każdego i na każdą na tym świecie. W innym fragmencie Jezus mówi: Słońce ojca wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Możemy myśleć swoimi kategoriami i możemy podpinać pod nasze myślenie Pana Boga. Tymczasem Bóg mówi: Słuchaj mnie, ucz się ode mnie miłości i sprawiedliwości. Jestem cichy i pokornego serca. Jeszcze tyle ci brakuje. By zrozumieć, jak należy kochać, jak należy służyć. Ten właściciel winnicy to tak naprawdę przypowieść o miłości i o służbie, bo on dobre serce pokazuje tym, którzy tak naprawdę byli bezrobotni. On patrzy innymi kategoriami. Może myślał w ten sposób. Cały dzień czekali. Chociażby za to czekanie należy im się taka sama suma, jak tym, którzy pracowali od szóstej rano, od samego poranka. To była ich praca. Czy byli bezczynni? Ewangelia pisze, jest w Ewangelii napisane, że byli bezczynni, ale ten trud, który ponosili czekając, Bóg docenił. W sensie ten właściciel winnicy. I widzę, że. Yy, są takie sytuacje w życiu, że człowiek czasami ma wrażenie, że jest bezczynny, nieprzydatny, a Bóg mówi: Wiesz co, ja widzę to, jak ty musisz zmagać się z tym, że jesteś bezrobotny, jak jesteś nie, uważasz się za osobę nieprzydatną, że inni nie mogą docenić Twoich atutów. I ja chcę to uhonorować. Chcę Ci oddać tak samo jak tym, którzy. Weszli w pełni swojego powołania. Ważne jest, ważne jest serce, ważna jest intencja serca i Bóg to widzi. Ci, którzy czekali na zatrudnienie w tej przypowieści, oni mogli po prostu robić zupełnie coś innego. Nie dbać o to, by wyczekiwać, a oni czekali. Byli zdeterminowani i Bóg widzi tą determinację. Zapraszam Cię, abyś dzisiaj porozmyślał nad tym, co kryje Twoje serce, bo Bóg widzi Twoje serce. Jakie pragnienia w Twoim sercu figurują? Duchu Święty, przyjdź do nas, przeniknij nasze serca na nowo. Pozwól nam zobaczyć, jak Ty nas kochasz, jak Ty nas dostrzegasz. Jak widzisz nasze intencje, nasze pragnienia. Honorujesz te dobre intencje. Oczyść nasze złe, przyzwyczajenia, nasze, wypleń z nas te złe intencje. Chcemy całkowicie poddać się Twemu działaniu i Twojej woli. Przyjdź do nas i działaj. Okaż swoją wielką miłość. Amen. Dzięki Wam za to dzisiejsze spotkanie ze Słowem, zapraszam do komentowania, a przede wszystkim do tego, by przeczytać na głos sobie tę Ewangelię i rozważyć ją, zaczerpnąć z Bożego Ducha coś dla siebie. Z Panem Bogiem, dobrego błogosławionego dnia.